Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Od czego by tu zacząć? Bo to nie będzie radosny odcinek, znaczy przynajmniej nie dla mnie. Znaczy musiałem się do niego przygotować przez 3 tygodnie, właściwie nie przygotować, tylko bardziej ochłonąć. Miała być okazja życia, a wyszła jedna z większych moich motoryzacyjnych wtop. Znaczy mógłbym to próbować nazwać, że to jakieś te doświadczenia, ale generalnie absolutna wtopa, której się nie spodziewałem. A miało być tanio, dobrze, absolutnie wyjątkowo i miał być to kolejny materiał. Zobaczcie, udało nam się znaleźć super AMG w świetnej cenie, okazja życia. Ale chyba okazją to ten samochód był 20 lat temu, nie teraz. No dobra, zacznijmy od początku. Posłuchajcie jego historii. To nie jest zwykły Mercedes 215, to nie jest zwykły CL, to jest CL55 AMG z pierwszej serii, takiej serii z V8, 5,5 litra, silnik z serii 113, czyli 5,5 litra, 360 koni bez kompresora. Samochód, który bez wątpienia będzie bardzo fajnym, ciekawym, kolekcjonerskim autem z prostego powodu. Powstało go nieco ponad 2000 egzemplarzy. Tych samochodów na rynku nie ma zbyt dużo, a kiedy pojawiają się w ogłoszeniach, ich ceny często oscylują w granicach 50, 60, czasami nawet 70 tysięcy złotych. Więc, kiedy rano dostaję SMS-a od operatora Roberta, który wysyła mi link do ogłoszenia, odpisuję mu: niemożliwe. Przecież to się nie zdarza. Co mnie tak najbardziej zdziwiło? No bo przecież nie można sprzedawać Mercedesa CL55 AMG, który jest S-klasą coupé, najbardziej topowej wersji, za wywoławczo 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych to stanowi mniej więcej połowę wartości, albo nawet jeszcze mniej, prawdziwego Mercedesa CL55. Więc coś tutaj nie gra. Ale ogłoszenie nie daje nam kompletnie spokoju. Po południu dzwonimy do tego człowieka i mówimy: w ogóle czy ten samochód istnieje, czy można kupić Mercedesa CL za 25 tysięcy złotych? A właściciel mówi: proszę pana, tak, można, tylko wie pan co, ja już nie mam siły rozmawiać. Co chwila ktoś do mnie dzwoni, co chwila pytają się, dlaczego ja sprzedaję tak tanio ten samochód. Już w ogóle mam dość, albo pan przyjeżdża, albo nie. No więc jakby szybka decyzja. Tankujemy auto i jedziemy w tym przypadku do Kielc obejrzeć Mercedesa CL55 AMG. No bo jeżeli on faktycznie istnieje, faktycznie niby działa, niby funkcjonuje, to za tą kasę, no to okazja życia. I teraz tak między nami mówiąc, to my jadąc z Warszawy do Kielc wieczorem, to my się już tak nakręciliśmy na ten samochód, że w rzeczywistości my byliśmy absolutnie zdecydowani, że musimy go kupić i musimy nim stamtąd wyjechać. Kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem. Kto tak nie robił, to gratuluję. 90% osób kupujących dokładnie tak robi. Zawsze przed tym przestrzegam. Zrobiłem dokładnie tak. Czyli nakręciłem się na zakup samochodu, zanim go jeszcze zobaczyłem i w ogóle zdecydowałem się na zakup samochodu, który, umówmy się, no jest dużym ryzykiem, bo mówimy o CL-u 55 AMG. No więc to, żeś stał pod tym śniegiem zapadane, w ogóle nam to absolutnie nie przeszkadzało. Otworzyliśmy, zobaczyliśmy, mega rzadka kolorystyka wnętrza. Czarny kolor, 19 felgi Lorinzery, do tego mega rzadka kolorystyka wnętrza z tymi jasnymi bokami, z odpalaniem w dźwigni zmiany biegów, i z drewnianą kierownicą. No i najważniejsze, 55 AMG. Więc
stwierdziliśmy, no przecież nie może być źle, przecież no nie może być dramatycznie. Oglądając go absolutnie po ciemku, patrząc na niego z prawej, z lewej strony, stwierdziliśmy, dobra, no jest sporo rzeczy do dyspozycji, bo tu coś odpada, tam się schowek nie zamyka, tu, a lampy, które ktoś kiedyś wymienił na poliftowe, one nie do końca pasują, no ale przecież co to nam przeszkadza, no lampy sobie wymienimy. Ten zderzak chyba nie jest z AMG, zresztą 55 AMG w pierwszej serii powinien mieć pojedyncze wydechy, a nie podwójne wydechy po dwóch stronach, tak jak ten, tylko po jednej rurze z jednej strony i z drugiej strony. No ale przecież co to przeszkadza, no przecież ten układ wydechowy ewentualnie się wymieni. Odpaliliśmy na jakimś akumulatorze, który był ładowany, z czego innego, bo oczywiście ten nie trzymał. Nagle okazało się, że szyby się nie domykają, ale przecież to się zrobi, przecież szyby się wyreguluje. Cały czas mówimy o samochodzie, który jest za 25 tysięcy złotych, a jest najprawdziwszym S-klasą w coupé w AMG. Samochodem, który kiedyś był jednym z największych motoryzacyjnych marzeń, jakie można było mieć zaraz po tym 2000 roku. Im się dłużej przyglądaliśmy, to było coraz więcej. Zwróćcie uwagę na przykład na przód. No z jednej strony dobrze to wygląda, ale tu nie pasuje, tu nie pasuje, tu jest zupełnie inaczej, tu jest trochę inaczej, no ale umówmy się, to się ustawi, ten zderzak i też będzie ok. Brakuje tutaj listewki, ale o coś tutaj chodziło, zobaczcie, ale o co chodziło? Nie wiem, no ale z drugiej strony kosztuje 25 tysięcy złotych, więc za CL-a 55, za tą cenę można kupić zwykłego, najtańszego CL-a. Mało tego, targuje się z właścicielem, właściciel mówi, nie opuszczę, nie opuszczę, nie opuszczę, dobra, opuszczę. 23 500. Podajemy sobie ręce, kupione. Widziałeś, Robert? I tu będziemy mieli po raz pierwszy telefon z tą, z kartą. No, jest karta, więc powinien działać. Dobra, muszę wam coś powiedzieć. Jest noc, jesteśmy w Kielcach. Tą galerię pewnie poznajecie, tak, to są Kielce. Jest też środek nocy. I przyjechaliśmy, bo... Kurde, tam coś nie pasuje. Jakby tak bardziej dołożyć, to będzie mu bardziej pasowało. Światło nie świeci, jest parę rzeczy, ale tak czy siak. A mój mikroport, to mam nadzieję, że teraz będzie słychać. Jeszcze raz chcesz od początku? Nie. To może być? No to dobrze. Jak realizator mówi, że może być, to tak będzie. Ale jak rano Robert mi przysłał mi ogłoszenie, to ja mu odpisałem, niemożliwe. No i tak cały dzień chodziliśmy i sobie myśleliśmy, przecież nie można kupić 55 AMG, którego wyprodukowano nieco ponad 2000 egzemplarzy. I wolno sąd jest dwa razy rzadsze niż doładowane kompresorem w tej budzie, czyli Mercedesa CLA, czyli odpowiednika S-ki coupé w takiej specyfikacji. Chodźcie, bo pokażę wam, o co chodzi. Jest czarne. Jest z tym jasnym środkiem. Tu nie działa coś, jakby, ale jest tak, obszyta cała góra, to wszystko, jakby jest totalnie wyposażony. Mam nadzieję, że zadziała lampka, żebyście widzieli. Nie zadziała? Dobra, te zadziałały. No właśnie, bo jest tutaj parę drobiazgów, ale zobaczcie, odpalanie z dźwigni zmiany biegów. Boję się ruszyć. Szczerze powiedziawszy, dobra, coś zaraz zepsuję, nieważne, nie jest doskonały, ale jest 55 AMG, jest prawdziwym AMG w świetnej specyfikacji, niestety z polską historią, która jest bardzo długa i on nie jest doskonały, ma mnóstwo rzeczy, a z drugiej strony jest jeden z nieco ponad 2000 wyprodukowanych. Chyba nie można było tak po prostu przejść obok niego obojętnie. Pytanie, czy dojedzie do Warszawy, bo to też wcale nie jest takie oczywiste. Trzymajcie kciuki. Tak. I to było to optymistyczne, jak widzieliśmy to w tamtym momencie, bo już dzisiaj widzimy ten samochód absolutnie inaczej. Bo wyobraźcie sobie, wyjeżdżamy Mercedesem CL z Kielc. Pada śnieg. Jak widzicie, on jest na jakichś tam
absolutnie letnich oponach, no ale przecież to nie będzie przeszkadzało, będziemy jechali powoli, żeby no, drogi główne są odśnieżone. No ale jedziemy, on robi coraz więcej takie... Znaczy, dobra sprawa jest taka, że ABC, czyli zawieszenie, działało. Znaczy w tym przypadku już wiemy, że działało. Bo, ale wtedy działało, jak wracałem, bo teraz już nie działa. Nieważne. Wracałem tym Mercedesem. Pojawiają się nowe stuki, nowe dźwięki, pojawia się tyk, 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 tyk. Nic się nie dzieje, jedziemy dalej, jakby nie ma co, wytrzymujemy, a na zegarach pojawia się coraz więcej komunikatów. Dzwoni do mnie Robert, który jedzie z tyłu i mówi, że cały czas go oślepiam. No przecież jak go oślepiam, jeżeli jadę normalnie? Przecież nie jadę na światłach przeciwmgłowych. Okazuje się, że stopy palą się cały czas. Czyli w momencie, kiedy naciskam stop albo jadę normalnie, w ogóle nie ma różnicy. Światła stopu cały czas się palą. Z przodu nie mamy jednego światła. Ale przecież co to za różnica? Stwierdziłem, że trzeba to sprawdzić i zweryfikować, co się dzieje z tym światłem, tym bardziej, że nadarzyła się ku temu świetna okazja, bo do kontrolek, do choinki, które pojawiały się co chwilę na desce rozdzielczej, nagle dołączył czerwony kolor i zrobiło się bał, 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 po 50 kilometrach dolej oleju, bardzo niski poziom oleju, zatrzymaj się, koniecznie musisz zjechać na stację benzynową. No więc zjeżdżam na stację benzynową i przy okazji... Dolewając 1,5 litra oleju, sprawdzam, dlaczego się nie pali żarówka. No, żarówka się nie pali dlatego, bo właściwie nie ma w niej żarnika, a właściwie większość kabli jest po prostu odcięta i to wszystko nie ma kapturka i nie ma właściwie jak się palić, bo ona nigdy nie działała. Kiedy włączam Parktronic, okazuje się, że żaden z czujników oczywiście absolutnie nie działa. Nieważne, dolaliśmy... Klapa też, siłowniki zarówno z przodu, jak i z tyłu też nie działają. Dolaliśmy te 1,5 litra oleju, dojechaliśmy do Warszawy, zaparkowałem ten samochód i zacząłem się zastanawiać, o co w nim chodzi. Dlaczego nie jest tak dobrze, jak być powinno? I wtedy, jeszcze tego samego wieczora, zapomniałem wam pokazać. No to też widziałem, ale sobie pomyślałem, że ktoś na pewno zabezpieczył tutaj tą folią. Nie pomyślałem, że to miało robić jako trzecie światło stopu. Tylko myślałem, że to jest chwilowe, ale okazało się, że to jednak chyba zastępowało światło stopu. I sobie pomyślałem, przecież pokazywałem wam jakiś czas temu raporty AutoDNA, gdzie po winie wpisujesz samochód i dostajesz dosłownie w kilka chwil za kilkadziesiąt złotych raport, co się działo z samochodem. Mało tego, nawet ten kod, który jest pod filmem z pół roku temu? Chyba w październiku był ten film. Więc ten kod rabatowy, który daje minus 20%, nadal działa, więc wykorzystując nawet ten mój kod, zamawia na raport do Mercedesa CL55 AMG. Dosłownie po 4 minutach dostaje na maila wszystko. Uwierzcie mi, to jest dwustronnie wydrukowane, ale musimy z tym wszystkim przejść od samego początku. Historia uszkodzeń, liczba wpisów 10, odczyty drogomierza 12. Generalnie to jest dobra strona tego Mercedesa, bo wyposażenie i wszystko się zgadza. W rzeczywistości faktycznie CL55 AMG, 2002 rok, kolor czarny, silnik 113, w bardzo rzadkim kolorze skóry, z dodatkową lodówką i ze wszystkimi innymi rzeczami, które jakby dosyć rzadko spotykane są w tym samochodzie. Oczywiście od razu pobiegłem zobaczyć, czy jest lodówka. Lodówki już dawno nie ma, bo lodówka jest wyłączona. Ale zacznijmy może od tyłu. Właściwie to od początku. Data pierwszej rejestracji. 2003. W 2009 roku samochód miał pierwsze swoje uszkodzenie. Było to w Belgii.
Uszkodzenie dosyć poważne, bo jest przód, prawy przód, lewy przód i uszkodzenie wnętrza, to znaczy, że musiały wywalić poduchę. Uszkodzenie określane między 20 a 30 tysięcy euro, więc umówmy się, gruby dzwon, 20-30 tysięcy euro. Następne. W 2010, czyli rok później, odnotowano szkodę na pojeździe w Niemczech za między 30 a 50 tysięcy euro. No więc ten dzwon musiał być naprawdę katastrofalny, biorąc pod uwagę 2010 rok, kiedy też były zupełnie inne ceny wszystkich części chociażby. 130 tysięcy kilometrów wtedy miał. Kolejną szkodę zgłoszono na 154 tysiące kilometrów. Zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe. 26 kilometrów po przeglądzie jest kolejna szkoda na 15-20 tysięcy, między 15 a 20 tysięcy euro. Więc samochód generalnie już się zwrócił, patrząc po tych cenach, jakby on ewidentnie już się zwrócił. Ale czy dochodzimy do 2017 roku, kiedy samochód ma przejechane 5 tysięcy kilometrów więcej i ma kolejną szkodę na 30 do 50 tysięcy złotych, bo auto w 2016, 17 maja jest zarejestrowane w Polsce. Idźcie, chodźmy dalej, bo to tutaj też zaczyna się nowa historia. 159 tysięcy kilometrów w 2017 roku, wynik badania pozytywny. W 2017, dwa miesiące później, samochód znowu jest na mniej więcej 50 tysięcy złotych skasowany, czyli tu mamy 50, tu mamy kolejne 50 tysięcy złotych. Potem 2017, pod koniec tego roku, kolejne między 30 a 50 tysięcy złotych, czyli już w Polsce, tak na szybko licząc, to jest 150 tysięcy złotych, bo to jest kolejna kolizja tego samochodu i jak widzicie, kolejne rzeczy. Potem w 2017 ma 164 tysiące kilometrów, przez zupełny przypadek, nie wiadomo jak to się stało, nagle ma 102 tysiące kilometrów, więc ginie nam 62 tysiące kilometrów podczas następnego badania technicznego. Kolejne uszkodzenie nadwozia ma jest w 2018 roku około 15 tysięcy złotych, między 10 a 15 tysięcy złotych. Ma 103 tysiące kilometrów przejechane. Przypomnę wam, że 103 tysiące kilometrów przejechane to on miał 130 miał w 2010, a jesteśmy w 2018, a ma znowu 103 tysiące kilometrów przejechane. Dobra, idziemy dalej. 2019. Kolejna szkoda, między 15 a 20 tysięcy euro. Tym razem uszkodzenie na Słowacji. Ma znowu 109 tysięcy kilometrów, czyli nam tutaj giną kilometry. I w 2020 roku przechodzi badanie z przebiegiem 203 tysięcy kilometrów. Dlatego warto takie rzeczy zamawiać przed zakupem, a nie po zakupie i nie zachowywać się jak ja w tym przypadku, który absolutnie napalił się na to, że będzie zrobił interes życia i kupi sobie CLA 55 AMG za 23,5 tysiąca złotych, który z pewnością będzie świetnym wozem. Znaczy, w rzeczywistości ten samochód jest chyba zmorą firm ubezpieczeniowych, bo w sumie różne firmy ubezpieczeniowe zapłaciły już suma summarum za ten samochód jakąś gigantyczną walizkę pieniędzy. A ten raport doskonale pokazuje, co się działo z tym samochodem, czyli wszystkie wypadki, kasacje, cofnięcia liczników itd., itd., itd. To jest coś, co no dla mnie jest niesamowite, ale też pokazuje historię tego wozu. W momencie, kiedy stwierdziłem, że chcę popatrzeć i poczytać wszystkie błędy i zobaczyć, co się dzieje, okazuje się, że te wszystkie rzeczy raczej zaczynają się pokrywać. Żadne z przełączników na desce oczywiście absolutnie nie działa, więc nie jesteś w stanie sprawdzić, co się dzieje z tymi zegarami. Problem też pojawia się wtedy, że te zegary są dziwne, bo są do 320 km na godzinę, tak jak powinien być w AMG, ale nie ma żadnego znaczka AMG. Czy powinien, czy nie? Słuchajcie, ja już powoli zgłupiałem, bo oglądam te CLE 55 AMG we wszystkich publikacjach i różnego typu innych rzeczach. Tu według mnie powinien być AMG. Swoją drogą, zobaczcie, no ta deska, to wszystko...
To wszystko oczywiście absolutnie lata. Radio świeci, ale nie działa. Schowek, który się nie zamyka. O, teraz się zamknął. No i milion takich nowych, dodatkowych rzeczy, które dopiero po ściągnięciu tego raportu z AutoDNA okazało się, że wiem, dlaczego już ten samochód był taki tani. Zacząłem się przyglądać tym Lorinzerom, bo sobie pomyślałem, że no dobra, może wtopa jest wtopą, ale te Lorinzery przynajmniej są dosyć cenne. To nie są Lorinzery. Trochę jak takie samoloty AN2, które same latały, machały skrzydłami jak latały, to nasz CL tak macha lusterkami zarówno jednej, jak i drugiej strony. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego postawiłem go w garażu i próbowałem o nim zapomnieć przez te 3 tygodnie, ale został, jest z otwartymi szybami, powód jest bardzo prosty. W środku było tyle wody. A, myślałem, że tym się otwiera, ale to po prostu wchodzi nam lampka, która wpada do środka. Oczywiście żadne teleskopy ani nic nie działa. Jak zwrócicie uwagę i zobaczycie, że uszczelki są mniej więcej też tak dopasowane, to w dosyć mocnym stopniu widzicie też historię napraw, która się tak naprawdę potwierdza z tego raportu AutoDNA. I powiem wam szczerze, że jakby myśląc o tym samochodzie, to aż ciężko jest powiedzieć, co się z nim zadziało, bo kiedy patrzysz na te listy, kiedy widzisz, ilu miał właścicieli, bo ten ostatni właściciel też go miał tylko przez chwilę. Zresztą sprzedał go w naprawdę bardzo okazyjnej cenie, więc nie da się pewnie, jest to absolutnie moja wina, że łyknąłem to wszystko i kupiłem ten samochód marzeniami, a nie sprawdzając go pod warstwą kurzu i nie oglądając tego samochodu w Kielcach na ulicy. I nikt do końca nie wie, kiedy to wszystko się wydarzyło i co za tym wszystkim stało. Spróbujemy go odpalić. Od 3 tygodni go nie odpalałem. Oczywiście ten akumulator ładowany był teraz, bo to jest jakiś akumulator, który jest opisany z jakiejś Mazdy, który w ogóle nie trzymał. A, zapomniałem wam powiedzieć, jak jechaliśmy, to nie mogłem go zgasić, bo już jakbym go zgasił, to bym go nie odpalił, bo akumulator nie trzymał. Spróbujemy go odpalić. Tego nie było. Czy dobre jest to, że widzę, że ma przejechane 205 tysięcy kilometrów? O! Bo wcześniej tego nie było widać. Dobra. Się dzieje naprawdę. To jest śmiech przez łzy, jakby co. Naprawdę. Ma jedną zaletę. Hamulce przynajmniej nie trzymają. Chociaż strasznie pachnie z niego paliwem. Więc suma summarum, słuchajcie. O, to też odpada. Zobaczcie. Trochę zginąłem własną bronią, bo sam wam rekomendowałem, mówiłem, kupujcie raporty, kupujcie, oglądajcie, macie zniżki, a sam to zrobiłem tylko, że stanowczo za późno, więc jakby co w ogóle załączam wam, załączam wam link do tego raportu, żebyście mieli wgląd, schowałem go teraz do środka. To, o czym wam opowiedziałem, żebyście mieli wgląd o tym samochodzie i zobaczyli jego historię, więc jeżeli chcecie, to wejdźcie, kliknijcie sobie i przejrzyjcie to, co się wydarzyło z tym samochodem i to, co się działo z tym samochodem. Trochę strzelam w kolano, ale no taka jest historia tego samochodu i tego nikt nie zmieni. Z drugiej strony macie cały czas link mój imienny do AutoDNA, więc macie minus 20% na swoje raporty, więc zróbcie i sprawdźcie, jak będziecie kupowali przed, a nie po. Nie bądźcie mną w tym przypadku. Warto sprawdzać i warto klikać. Idę po 107, żeby odpalić go z kabli.
bo to oczywiście ten akumulator jest jakimś śmieciem opisanym z Mazdy, podejrzewam, że z 15-20-letnim. Wiem, ta choinka na dachu trochę pogrąża jeszcze tą sprawę, ale faktycznie musimy coś z nią zrobić, bo posłuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, zobaczcie, że ta choinka na dachu, która jest od grudnia, ona ma się w ogóle świetnie. Dlaczego na święta choinka mi opadła od razu 24 grudnia, wyglądała jakby miała już rok? Dobra, chwila prawdy. Pytanie, czy ruszy zawieszenie? Zawieszenie ruszyło. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo powiem wam szczerze, że ja się strasznie cieszyłem, że jak jechałem, że to zawieszenie działało. Bo on ma, zobaczcie, tryb wysoki. Podniósł się jeszcze bardziej. A oprócz tego mamy tryb sportowy. ABC Sport. I powiem wam, że to naprawdę spoko działało do momentu, kiedy go nie postawiłem tutaj i on po prostu zrobił to, co potrafi. Stał się... Chciałem powiedzieć flakiem, ale to może źle być odebrane. Ale natury nie zmienisz. To też wyjaśnia połamane... o rany, ta felga jest w ogóle uderzona jak. To dlatego tak mi biło. Zobaczcie, jak ona jest uderzona. Bo nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy. W ogóle jakby to było takie kupowanie na ślepo, że nawet nie przeszkadzało to, że stał na flakach. Tylko pojechaliśmy napompować powietrze i odjechać. Przez to, że on siada na tych 19-kach, a 19-ki w tym samochodzie były seryjnie zgodne z auto DNA, jak jest z rozpiską. Jak siada na tych 19-kach, tych prawie Lorenzerach, to delikatnie skręcone koła powodują, zobaczcie, połamanie błotnika jednego, z jednej strony, z drugiej i tak dalej. Jedziemy spróbować przejechać się, żebyście zobaczyli, co się z nim dzieje, bo on generalnie nie jedzie dobrze. Przynajmniej tak go zapamiętałem, bo od tych 3 tygodni nie chciałem na niego patrzeć. Ale dzisiaj wam go pokazuję. Fajnie, bo ma wentylowane i podgrzewane fotele. Ale nie działają. Duży komand. Z pięknym napisem. Mercedes-Benz. I generalnie to byłoby na tyle. Mogę sobie regulować, sprawdzać. Jeszcze w ogóle tutaj zgodnie z numerem powinna być telewizja, ale nie widzę. Jest kilka odpadających plastików, no ale przecież takich detali nie będziemy się czepiać. Jak już jadę, jestem w trakcie, nie jestem w stanie sprawdzić tak naprawdę, jaki jest przebieg, bo nie jestem w stanie sterować komputerem, który jest na desce rozdzielczej, bo żaden z tych przycisków oczywiście nie działa. Ale za to działa, zobaczcie. A zagłówki? Czekaj, zagłówki zobaczymy? Ach, proszę Ciebie. Patrz, roleta się składa i zagłóweczki też. To oczywiście przycisk, o którym tak bardzo marzyłem i który tak bardzo mi się podoba. Mogę sobie go naciskać teraz do woli. Nic to nie zmienia. Ani nie startuje, ani nie gaśnie. Bo weź tą kamerę na chwilę i tak, to jest, słuchajcie, tu siedzi Robert i mówi tak, a mogę otworzyć szybę ze swojej strony? Uwaga. Dobrze widzicie, obsługuję. Ale jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Ale ja mogę twoją? Ja mogę twoją otworzyć. I ty możesz moją otworzyć. Pozostaje nam sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Czekamy w kolejce. Bo może okaże się, że przynajmniej silnik będzie dobry. Więc czekamy, żeby wjechać na hamownię i zobaczyć, co wypluje nasza jednostka 5,5 litra.
powinno być ok. Wtedy to będzie najważniejsza informacja, czy to jest projekt, który możemy robić, czy nie. Jakby, czy to się w ogóle do czegoś nadaje, czy nie. W międzyczasie czekając możemy szybko wyliczyć mówi. Mam nadzieję, że ubezpieczenie OC nie będzie drogie na ten samochód, które i tak czy siak muszę zaraz opłacić. Mercedes CL, benzyna, bez gazu, 5,5. Czyli najtańsza opcja według Mubi to będzie 576 zł. 576 zł, oczywiście wchodząc w ten link poniżej, kiedy robię ze swoją zniżką, dostaję 150 zł zwrotu. Ta zniżka oczywiście może być również dla Was, czyli 576 minus 150. To mniej więcej równowartość jednego zbiornika paliwa. Nie, nawet mniej. Za ubezpieczenie roczne to mniej niż jeden zbiornik paliwa. Nie możesz go tylko gasić, wiesz? Nie, czemu? Powiem Wam, że wcześniej na zewnątrz wyglądało to, jakby to był śnieg, ale to nie jest śnieg, tylko to jest po prostu pomalowane pędzlem. Powinno być 360 koni, 365 koni. Czekaj. 265 kW, 360 koni. Nominalna. Może przynajmniej silnik jest z niego warty. Podglądowo na razie, wiesz, bo Newton nie zmierzymy, bo on te biegi zmienia w szalone. To nie jest prawda, samo wstawanie, bo ja muszę gazu dawać delikatnie. Od 3500 mam gaz w podłodze, czyli tutaj, odtąd jesteśmy, wiesz, to co jest naprawdę. Czyli wiesz, on ma pod 500 N, no bo to jest wolno ssący, to wcześniej nie ma powodu, żeby miał jakoś dużo więcej. Pod 500 N i te 300 paręnaście. Dobrze zaczął brzmieć, co? Odpali czy nie? To byłoby na tyle. Na wszelki wypadek rozłączył akumulator, bo coś jest nie ok. Przecież to był dobry akumulator. A pali mu się bardzo dużo kontrolek, ale nie pali mu się kontrolka ładowania. Dobra. Na sam koniec tego odcinka chciałem zadać Wam pytanie, co z nim robimy?
Bo jeżeli ten silnik ma jednak potencjał, to może jednak go warto ratować, a może niekoniecznie. W sumie powstało go 2000 sztuk. Chciałbym, żebyśmy podjęli wspólnie tę decyzję i w przyszłym tygodniu zobaczycie odcinek, który nagramy u Piotrka z oględzin okiem Piotrka. Żebyście popatrzyli i zobaczyli, co jest w nim. Niech Piotrek też powie, co jest, czyli nasz spec od Mercedesów, co jest wartego i godnego uwagi w tym samochodzie, a co nie do końca. Czy jest to opłacalne, czy to się kalkuluje, czy nie. Jestem sam ciekaw tego, co wy sądzicie. Zrobiłem absolutnie szczery odcinek, więc też rozumiem, jeżeli będziecie pisali komentarze, ale Mikiciuk się sfrajerzył i kupił sobie rozwalonego Mercedesa. Oczywiście rozumiem. Przyjmuję jakby co na klatę. Ale trochę tak było, więc tak.